Ostrucka Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność kończy zaplanowane na ten rok remonty. Ostatnim blokiem, który przejdzie tegoroczny lifting, jest czteropiętrowiec stojący na ulicy Stępowskiego. W tym roku spółdzielnia wyremontowała i dociepliła cztery bloki. Na swoją kolej czekają inne obiekty, a warto wspomnieć, że w swoich zasobach Ostrucka Spółdzielnia ma aż 101 bloków. W każdym z kolejnych lat będą docieplane sukcesywnie 3-4 budynki z własnych środków, które posiada spółdzielnia, jak również staramy się aplikować o środki takie zewnętrzne, tak? Czyli z Unii Europejskiej. Typujemy względem stanu technicznego, głównie po przeglądach. Najbardziej wymagające są remonty lodzi, tak jak w tych budynkach. One są najbardziej pracochłonne i kosztowne do remontów. Wiek budynku decyduje, jak również wnioski mieszkańców, tak, dotyczące docieplenia budynków. Według zapewnień władz spółdzielni Jedność wszystkie bloki, które wymagają remontów, są wpisane na listę przyszłych inwestycji. Niestety o tym, na ilu z nich pojawią się rusztowania, zdecyduje zasobność spółdzielczej kasy i szczęście przy przydzielaniu unijnych środków.